Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj gościem OX.pl jest burmistrz Ustronia, pan Przemysław Korcz. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak. Jak to się stało, że wstąpił pan na drogę bycia włodarzem? Bo przecież ta droga tak od farmacji, od medycyny biegnie. Skąd ten pomysł? Tak zawsze mówię żartobliwie, że studia farmaceutyczne to są takie jedyne studia w Polsce, które zawierają elementy od nauk ścisłych, czyli matematyki, fizyki, chemii, poprzez wszystkie przedmioty, powiedzmy, humanistyczne, biologiczne, aż do takich miękkich jak filozofia i historia farmacji. Więc to spektrum, że tak powiem, na studiach było bardzo szerokie. A tak mówiąc poważnie, ja od samego początku, oczywiście będąc farmaceutą, angażowałem się w działania społeczne. Po pierwsze, w swoim zawodzie, czyli byłem członkiem Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, członkiem jej zarządu i już też dosyć wcześnie zostałem radnym Rady Miasta Ustroń i przez dwie kadencje byłem radnym. Gdzieś ten samorząd zawsze był mi bliski. Potem byłem prezesem spółki miejskiej Towarzystwa Budownictwa Społecznego i tak naturalnie przez te wszystkie jakby szczeble przechodziłem i uznałem, że spróbuję się, tym bardziej, że w zasadzie w swoim zawodzie mogę powiedzieć, no osiągnąłem wszystko. Nie chcę tu się jakby chwalić, ale też powiem, że zostałem wyróżniony najwyższym farmaceutycznym polskim odznaczeniem medalem Bronisława Koskowskiego i to było takie jakieś ukoronowanie mojej pracy jakby farmaceutycznej i postanowiłem, że tą samorządową działalność, którą zawsze się interesowałem, no, przekuję w coś, co być może będzie tym stanowiskiem, które dzisiaj piastuję. To skoro jesteśmy przy sukcesach, co prawda na polu farmaceutycznym, to powiedzmy, co udało się do tej pory i jak pan postrzega coś, co jest sukcesem dla pana w tej ścieżce samorządowej? Sukcesem jest to, że w najtrudniejszej kadencji, i to nie mówię ja, tylko to mówią wszyscy samorządowcy w Polsce, że w najtrudniejszej kadencji samorządowej po 1989 roku udało nam się, czy mnie i mojemu zespołowi, przeprowadzić miasto no, bez większych perturbacji. Oczywiście mamy problemy i z rosnącymi cenami energii, i mamy problemy z kosztami inwestycji i z całą otoczką, która jest wokół COVID-u i teraz wokół wojny na Ukrainie i z uchodźcami, których w Ustroniu, chcę przypomnieć, było najwięcej w województwie śląskim w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Także to były duże wyzwania, ale pomimo tego na bieżąco realizowaliśmy zadania i to całkiem spore inwestycje dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym. To jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą, którą uważam za sukces, jest to, że sukcesywnie udaje nam się obniżać zadłużenie miasta. Przypomnę tylko, że w zeszłym roku 2022 miasto Ustroń nie zaciągnęło ani złotówki kredytu, co jest w ogóle kuriozalną sytuacją w takim okresie, gdzie ceny choćby gazu dla samorządu poszły 6,5 razy do góry, a energii elektrycznej dwuipółkrotnie, więc myślę, że to jest sukces nas wszystkich. Okej. A co było takim wyzwaniem w trakcie tej kadencji? Coś trudnego, coś, co no, w jakiś sposób zaskoczyło pana tak negatywnie, w tym znaczeniu, że warto było się pochylić bardziej i wypracować jakiś system naprawy? O, tych sytuacji było bardzo dużo, bo to, co sobie planowaliśmy na początku tej kadencji i założenia, trzeba było w zasadzie na samym początku zweryfikować, tak? Także to było duże zaskoczenie i trzeba było bardzo elastycznie działać. Mieliśmy oczywiście plan na całą kadencję, który również przedstawiałem w swojej kampanii wyborczej i oczywiście część tych rzeczy udało się zrealizować. Rozpoczęliśmy od dużego tematu i takiego bardzo społecznie trudnego, czyli audytu i reorganizacji oświaty miejskiej, bo trzeba wspomnieć, że oświata to w przypadku Ustronia prawie 35% wydatków budżetowych, więc to jest największy element wydatkowy. Przeprowadziliśmy audyt, nie obyło się bez różnych perturbacji, protestów mieszkańców. Przypomnę, że tworzyliśmy zespoły szkolno-przedszkolne, co udało nam się zrealizować i dzisiaj śmiem twierdzić, że funkcjonuje to bardzo dobrze, z korzyścią dla dzieci, dla rodziców, dla nauczycieli i z oszczędnościami dla samorządu. To był taki pierwszy element zamierzony. Natomiast później takim dużym zaskoczeniem była pandemia i pierwszy przypadek śmierci osoby na terenie powiatu cieszyńskiego, który niestety wydarzył się w naszym mieście. No i tu muszę przyznać, że musiałem się bardzo mocno zaangażować w pochówek tej osoby, ponieważ nie było procedur i nie było zakładów pogrzebowych, które chciały się tego podjąć.
Więc to były takie rzeczy, którymi samorząd no, wcześniej się nie zajmował w takim zakresie. Oczywiście powoływanie sztabów kryzysowych na cały okres pandemii. Później sztaby kryzysowe na czas przyjęcia i pomocy dla Ukraińców, a przypomnę, że Ustroń był pierwszym miastem w Polsce, które przyjęło grupę dzieci z Ukrainy, z domów dziecka, dzięki pomocy oczywiście tutaj partnerów, czyli American Heart of Poland. Kolejną rzeczą taką, którą trzeba było reagować nadzwyczajnie, no był niestety tragiczny wybuch w grudniu zeszłego roku na Polanie, tak? Gdzie jeden z największych sztabów kryzysowych w historii Ustronia przeze mnie powołany, największa akcja z największą ilością jednostek na szczeblu nawet wojewódzkim. No więc to były takie elementy tej kadencji, które były trudne, ale wydaje mi się, że udało nam się wszystko zorganizować w sposób prawidłowy i funkcjonuje to dobrze. Więc tych elementów było sporo, mógłbym je mnożyć, ale to były takie kamienie milowe takich zaskoczeń, bo może powiem tak. A co jest największą bolączką Ustronia teraz? Największą bolączką Ustronia, myślę, jak każdego samorządu, jest niestabilność przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu. Co chwilę nowelizacje. Dam przykład choćby kolejnej nowelizacji ustawy dotyczącej zagospodarowania przestrzennego. Tak? Mieliśmy nowelizację w grudniu, przed końcem roku, a teraz jesteśmy już po czytaniu w Sejmie i aktualnie są dyskusje w Senacie nad kolejną nowelizacją. Są to jedne z najważniejszych dokumentów, czyli dokumenty planistyczne w każdym samorządzie. I ta niestabilność, czy często zmieniające się przepisy powodują to, że przyjmowanie tych lokalnych aktów prawnych, czyli planów zagospodarowania przestrzennego, jest obarczone bardzo dużym ryzykiem. To jest jakby jedna rzecz. Druga, niestabilność gospodarcza czy ekonomiczna. Chcę przypomnieć, że Ustroń jako miejscowość nie tylko turystyczna, ale i uzdrowiskowa w województwie śląskim, tak jak wszystkie tego typu gminy w Polsce, był w sposób szczególny dotknięty pandemią i zakazem działalności gospodarczych typu sanatoriów, hoteli, restauracji. Jak inne samorządy odczuły to w 10-15%, tak samorządy turystyczne czy uzdrowiskowe w 80%. Więc to były takie rzeczy, które były naszymi, powiedzmy, bolączkami, czyli niestabilność przepisów prawnych, niestabilność otoczenia ekonomicznego i wzrosty cen. Tak? I tutaj trzeba dać przykłady inwestycji, które na przykład nie mogły się odbyć z racji tego, że wykonawcy albo nie przystępowali do tych przetargów, albo ceny w przetargach przekraczały wielokrotnie jakby zabezpieczone przez nas kwoty. Podkreślam, pomimo tego, wykonaliśmy w Ustroniu bardzo dużo inwestycji, i to drogich inwestycji i potrzebnych mieszkańcom. Nie wiem, czy będzie pytanie dotyczące tego, ale jestem skłonny odpowiedzieć, gdyby pan chciał kilka przykładów, ale udało nam się dużo rzeczy zrealizować, pomimo, podkreślę, najtrudniejszej kadencji w samorządzie. No to co to były za inwestycje, tak w telegraficznym skrócie? W telegraficznym skrócie ja powiem może nie te, które były w telegraficznym skrócie, ale te, które są najważniejsze z punktu widzenia mieszkańców Ustronia. Tak sobie to ja wyobrażam, bo takie też były oczekiwania. Czyli niedawno otwarty, najnowszy w Polsce, może drugi po Katowicach, system monitoringu miejskiego. To jest inwestycja, którą przeprowadzamy trzeci rok. Otwarliśmy Miejskie Centrum Monitorowania. Mamy system kamer, mamy system oprogramowania, że tak powiem, czyli nakłady, które pozwalają nam różne jakby diagnostyki przeprowadzać na tym jakby systemie monitorowania. Jesteśmy teraz na kolejnym etapie, czyli budowy miejskiej sieci światłowodowej. Ustroń chce stworzyć 30 km własnej sieci światłowodowej, dlatego aby dzielnice peryferyjne również uzbroić w kamery, to pierwsza rzecz, ale druga, stworzyć system informatyczny, zwiększający nasze bezpieczeństwo informatyczne pomiędzy placówkami, choćby szkolnymi czy innymi naszymi jednostkami organizacyjnymi. Jest to system, który już działa. Mamy zatrudnionych na razie 4 pracowników, docelowo 8 w trybie 24-godzinnym z bezpośrednim przekazywaniem informacji do wszystkich służb, czyli mówię policja, straż pożarna, albo wydających oczywiście tylko na wniosek uprawnionych służb materiały, i mamy już duże efekty, jeśli chodzi o wykrywalność różnego rodzaju zdarzeń niebezpiecznych, czy też wykroczeń, czy przestępstw. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to co chciałem stworzyć i udało nam się w zasadzie już to zamknąć, czyli wpisanie Ustronia do rangi uzdrowisk nie tylko kojarzących się z osobą starszą, ale z ludźmi młodymi. I to był cały system rowerowy w mieście. I stworzyliśmy nie tylko miejski rower,
najpierw tradycyjny, później elektryczny, stworzyliśmy całą sieć ścieżek rowerowych. To był produkt marki województwa śląskiego, produkt turystyczny, gdzie my jako lider z gminą Wisła i z gminą Brenna wykonujemy ścieżki rowerowe, które w Ustroniu są już skończone, czyli mamy pokrycie całe od granicy z Wisłą do granicy z Brenną. Oczywiście nie tylko ścieżka, ale również cała infrastruktura towarzysząca. Do tego centrum przesiadkowe, gdzie można zostawić samochód, właśnie wziąć rower elektryczny i skorzystać z tych naszych ścieżek. Także to jest taka bardzo duża inwestycja. Tak, taka oczywiście progresywna, nowoczesna, skierowana do młodych, żeby nie kojarzył się Ustroń tylko z seniorami. Mhm. Oczywiście, aktywność, sport, więc tutaj idziemy w tym kierunku gminy też rowerowej i to nam się udało w zasadzie cały ten system zamknąć i od tego szkieletu teraz już sukcesywnie będziemy dobudowywali ścieżki boczne, nawet łączące nas z Republiką Czeską. Rozmowy już trwają, to będą już wymagające troszkę więcej od przeciętnego rowerzysty, czyli trasy górskie, które również mamy, więc ten system jakby rowerowy, ale co jeszcze istotne, trzeci element podam tylko z całego spektrum, to budownictwo mieszkaniowe dla naszych mieszkańców i tu udało nam się dzięki naszej spółce miejskiej, w której byłem wcześniej prezesem, oddać dwa nowe bloki na 34 mieszkania dla mieszkańców Ustronia. Bardzo duża inwestycja, którą ja jeszcze rozpocząłem na etapie projektowania jako właśnie prezes. Cieszę się, że kolejny prezes ją dokończył. Mieszkańcy już mieszkają. I druga duża inwestycja, rewitalizacja starego budynku przy Daszyńskiego 54. W zasadzie zostały tylko ściany, bo to obiekt zabytkowy. Całkowicie nowoczesny budynek w starym opakowaniu, oczywiście odnowiony, gdzie z 10 mieszkań wygenerowaliśmy w sumie 18, również już zasiedlone. Czyli budownictwo dla mieszkańców Ustronia, dla młodych ludzi, ale również dla starszych, aby ci młodzi ludzie mieli gdzieś perspektywę zostania w mieście i jakby przysłużenia się tutaj, a nie wyjeżdżania. Więc te trzy aspekty to są tylko oczywiście wyrywek, nie będę mówił o wszystkich, no tak, inwestycjach, ale to jest jakby ważny element, czyli budownictwo dla mieszkańców Ustronia, budownictwo mieszkaniowe, sport, turystyka, czyli ścieżki rowerowe, no i trzeci, bezpieczeństwo mieszkańców, czyli nowoczesny system monitoringu. To zapytam już na zakończenie o Pana marzenie, takie najbardziej skryte, które właśnie Pan odkrywa przed nami. Nie będę ukrywał, bo jeżeli ktoś śledzi troszkę mój profil facebookowy, to wie, że od lat interesuję się turystyką górską. Jestem też, czy byłem, bo już z racji wieku już może nie, ale członkiem Klubu Wysokogórskiego w Bielsku-Białej. Mam za sobą parę wypraw i parę wspinaczek. To, co bym chciał zrobić, to chciałbym zdobyć 7000. Może się uda, na razie takie góry 4500 gdzieś mam za sobą, natomiast 7000, nie marzę o 8000, tak? Natomiast 7000 chciałbym zdobyć, może jeszcze się kiedyś uda. Do tego życzę i do zobaczenia w takim układzie, może nie w górach, ale po prostu po stronie na ścieżkach rowerowych. Przemysław Korcz był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.